czego nie udało się uczynić w skali kraju, powiodło się w wydaniu lokalnym. W Suwałkach siły połączyli lokalni działacze Platformy Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz Polski 2050. Utworzyli i zarejestrowali Komitet Wyborczy Wyborców Wspólne Suwałki i dzisiaj przedstawili kandydata na prezydenta miasta. To Karol Korneluk. Problemy miasta są mi doskonale znane i funkcjonowanie Rady Miasta też jest mi doskonale znane. Jestem społecznikiem. Na pewno część z Was kojarzy mnie z różnych innych wydarzeń, z rad rodziców, związków zawodowych, więc ta działalność też nie jest mi obca. Mam też wykształcenie, myślę, że które pozwala na to, żebym był kandydatem na prezydenta i prezydentem naszego miasta. Ukończyłem dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jestem też absolwentem studiów MBA. Ostatnio ukończyłem studia z zarządzania nieruchomościami, więc myślę, że te trzy elementy, o których mówię, wykształcenie, doświadczenie życiowe, pozwala mi na to, żeby ubiegać się o ten fotel w naszym mieście. Suwałki potrzebują zmiany. Suwałki potrzebują zmiany i innego zarządzania naszym miastem. Nie może być tak, że nasze miasto będzie tylko zarządzane jednoosobowo, że decyzje będą zapadać jednoosobowo. Te decyzje muszą być podejmowane przez naczelników, zastępców prezydenta i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych i te decyzje muszą być podejmowane szybko. Nie możemy czekać, aby ten proces decyzyjny był blokowany. Pozwólmy tym ludziom pracować, niech oni będą samodzielni i też odpowiadają za swoje decyzje, które podjęli. Problemów w naszym mieście jest wiele. Była, szanowni państwo, była pandemia, była wojna i teraz musimy odczarować tak zwany przesmyk suwalski. Doskonale wiecie, że Wy jako hotelarze, bo Pani Iza mnie o to właśnie pytała, straciliście troszkę na dochodach przez ten przesmyk suwalski, dlatego my musimy to odczarować. Kolejną kwestią, która dotyczy naszego samorządu, są dochody z podatku PIT i CIT. Te dochody zostały bardzo mocno zmniejszone i okrojone przez poprzednią koalicję rządzącą. Dobrym rozwiązaniem było, żeby w końcu samorząd nie musiał zaciągać kredytów na regulowanie bieżących wydatków. To jest bardzo istotna kwestia w naszym samorządzie. I też chodzi o to, żeby ludzie mogli decydować. Mamy w Suwałkach powołanych bardzo wiele rad. W tych radach zasiadają wspaniałe osoby, które mają doskonałe pomysły. Tylko pytanie, czy ktoś tych rad słucha? Oni się spotykają ze sobą, te pomysły wypracowują, tylko nikt tych rad nie chce słuchać. Dlatego my dzisiaj po tej konferencji spotykamy się z osobami, które są dotknięte niepełnosprawnością i będziemy z nimi rozmawiać i te pomysły, które oni nam złożą, będziemy wdrażać w życie. Karol Korneluk pozostaje wierny swym poglądom. Odkąd pojawił się na lokalnej scenie samorządowej, nie kryje swych lewicowych korzeni. Ma ukończone 44 lata. Po odejściu Jacka Niedźwieckiego do parlamentu zajął jego miejsce w prezydium Suwalskiej Rady Miejskiej, obejmując funkcję wiceprzewodniczącego. Działał również w komisjach strategii i rozwoju gospodarczego oraz spraw społecznych i bezpieczeństwa. Korneluk ma już spore doświadczenie w roli samorządowca. Po raz pierwszy skutecznie sięgnął po mandat w 2014 roku. W kolejnych wyborach jego wynik wzrósł 2,5-krotnie, co może świadczyć o tym, że przekonał do siebie zupełnie nowych wyborców. Formacja Wspólne Suwałki zamierza również wystawić pełne listy kandydatów do Rady Miejskiej Suwałk. Będzie to 31 kandydatów, wśród nich osoby z doświadczeniem samorządowym, ale też debiutanci. W dzisiejszej konferencji udział wziął również popierający kandydaturę Korneluka poseł Jacek Niedźwiecki. Jest to grupa ludzi, społeczników, członków partii, bezpartyjnych, ale przede wszystkim osób, które chcą dobra Suwałk. Pierwszy raz w historii Suwałk łączył się trzy główne podmioty, trzy główne partie rządzące w tej chwili Polsce, żeby wspólnie startować dla Suwałk. Platforma Obywatelska, Polska 2050 i Nowa Lewica. Nigdy nie było tego w Suwałkach. Razem, bez konfliktów idziemy wygrać wybory dla Suwałk. No, ja jestem parlamentarzystą, posłem, ale wspieram bardzo tę grupę, bo to są moje koleżanki, koledzy. Naprawdę wspaniali ludzie. No i między innymi kandydat na prezydenta Karol Korneluk, mój kolega przez ostatnie 5 lat w Radzie Miejskiej. Wspaniały człowiek, samorządowiec, społecznik. Znany z wielu akcji społecznych, także jemu też bardzo kibicuję.